the EU remains committed to conflict resolution efforts in Georgia through strong support to Georgia's territorial integrity through our contribution to security and stability by the deployment of the EU monitoring mission and through our leading role as co-chairs in the Geneva international discussions. The conflict over Abkhazia and South Ossetia remains high on our agenda, and we will continue to spare no effort to help find solutions. This commitment was strongly reflected in the Council conclusions of 27 February 2012. Otóż, no moim zdaniem stała się jedna rzecz, o której był łaskaw przed chwilą powiedzieć pan minister. Otóż mamy, można powiedzieć, nowy podmiot, a właściwie nowego lidera opozycji na Białorusi, człowieka, który dysponuje miliardami dolarów, dysponuje budżetem i pieniędzmi większymi niż budżet państwa gruzińskiego. I niestety te środki nie są wykorzystywane w prawidłowy sposób. Ja mogę powiedzieć o moim doświadczeniu z ostatnich miesięcy, ale myślę, że większość z nas ma to samo doświadczenie. My jesteśmy bombardowani od kilku miesięcy, kilka razy w tygodniu, czymś, co się nazywa Georgia Media Tracker, czyli takim zestawem informacji, które pokazują, że prezydent Saakaszwili jest potworem i wszystko, co robi jakby rządząca partia w Gruzji, to są rzeczy nieprawidłowe, niedopuszczalne itd. itd. No, pozwoliłem sobie zbadać tą sytuację i sprawdzić, dlaczego tak się dzieje. Otóż okazuje się, że pan Iwaniszwili wynajął 18 amerykańskich, brytyjskich, niemieckich, francuskich firm lobbingowych, które pracują na jego rzecz. Myślę, że trzeba podkreślić jedną rzecz na podstawie naszych doświadczeń demokratycznych. Istnienie i funkcjonowanie oligarchów w polityce nie kończy się dobrze. I to chciałbym zadedykować opozycji w Gruzji. However, as been already said, we will have elections. In October, the parliamentary elections, then 2013, the presidential elections. And we can see, we can feel that the political tension in Georgia is raising. So what I would like to say, what our Georgian friends need, both in the government camp and in opposition, to calm down the situation. Georgia needs free and fair elections. Georgia needs to create free and fair pre-elections conditions that all political groups, all political parties, including the opposition coalition, has free and access to the media. Democrația nu înseamnă un război cu antenele satelit. Democrația nu înseamnă un război cu mijloacele de informare în masă. Este foarte bine că există mai multe posturi de televiziune care au puncte de vedere diferite, pentru că știm foarte bine, nu numai în spațiul estic european, dar și în acel spațiu, această tentație a monopolizării adevărului absolut este una foarte periculoasă, care poate genera derapaje democratice. I think it's not for us to side just with one side. It's for us to define what we think is necessary for a democratic modern country to do. And what we're really concerned about, and what I'm concerned about, is, and what our debate should be about, to warn Georgians, be it government, be it opposition, be it citizens, that a world of wars and intransparent conditions for elections is something that is harming, or would be harming, and is harming the image of Georgia. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, się długo zastanawiałem nad tym, dlaczego dzisiaj ta debata jest zorganizowana w Parlamencie Europejskim. Przecież niedawno przyjmowaliśmy tutaj sprawozdanie, dobre sprawozdanie posła Liska, gdzie chwaliliśmy determinację, konsekwencje we